22 września wspominamy świętego Feliksa IV, papieża. Felix urodził się w Benevento. Papieżem został wybrany 12 lipca 526 roku. Cesarz Teodoryk wybrał go dla swoich własnych celów, lecz Felix okazał się wierny kościołowi, za co został wypędzony przez króla Ostrogotów. Na wygnaniu zmarł 22 września 530 roku. Po śmierci króla Ostrogotów chrześcijanie odzyskali swobodę kultu. Papież został natomiast pochowany pod posadzką w Bazylice Świętego Piotra. W czasie swojego pontyfikatu zasłynął jako wielki znawca pism Świętego Augustyna, które wykorzystał do odrzucenia semipelagianizmu. Pod koniec jego pontyfikatu na wzgórzu Monte Cassino powstał klasztor założony przez Świętego Benedykta z Nursi. Papież Felix IV w obliczu śmierci wyznaczył przez nałożenie paliusza swojego następcę, którym uczynił archidiakona Bonifacego. Feliksowi zawdzięczamy też bazylikę świętego Kosmy i Damiana. Jest wspominany jako strażnik zgodności wiary z Ewangelią i tradycją Kościoła. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Feliksa, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła, razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,